Gdańsk pogrążył się w głębokiej żałobie po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Samorządowiec zginął w ataku, którego sprawcą okazał się karany już w przeszłości Stefan. O tym, jakim człowiekiem był i jest sprawca, opowiedzieli w rozmowie z mediami znający go mieszkańcy nadmorskiego miasta. Gdańsk stał się miejscem gigantycznej tragedii, która wstrząsnęła światem. Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Paweł Adamowicz został zaatakowany przez 27-letniego Stefana. Mężczyzna niepilnowany wbiegł na scenę i zadał samorządowcowi serię ciosów nożem. Chociaż lekarze przez kilka godzin walczyli przy stole operacyjnym o życie polityka, ten zmarł niestety 14 stycznia. Gdańsk pogrążył się w żałobie po śmierci Pawła Adamowicza. Sprawca zamachu od razu został zatrzymany i już wkrótce zostanie postawiony przed sądem. Prokuratura prowadzi obecnie postępowanie w tej sprawie. Przedstawiciele służb przesłuchują nie tylko świadków zdarzenia, ale także bliskich i przyjaciół mordercy. Istnieje bowiem podejrzenie, że W bardzo dokładnie zaplanował atak i być może komuś o nim opowiedział. Przedstawiciele mediów bardzo szybko skontaktowali się więc także z osobami, które znają oskarżonego oraz wiedzą o nim nieco więcej. W rozmowie z Onetem dawna znajoma rodziny W, Anna Pisarska-Umańska, przyznała otwarcie, że był on trudnym dzieckiem. Mężczyzna został wychowany jedynie przez matkę, gdyż ojciec zginął w wypadku samochodowym. Miał 7 rodzeństwa, jego rodzina nie należała do majętnych. Mieszkała w lokalu komunalnym, który, jak sugerują obecnie sąsiedzi mordercy, mógł nawet zostać przydzielony przez prezydenta Pawła Adamowicza. Nowe informacje o Stefanie W., zabójcy Pawła Adamowicza. To jest chłopak, który od zawsze miał nierówno pod sufitem, był niezrównoważony i trzeba było na niego uważać. Już jako nastolatek zdarzyło się, że bez powodu rozbił koledze na głowie szklaną butelkę. Nigdy nie ukrywał, że lubił bić ludzi i chętnie się tym chwalił, mówił o tym, jak fajnie jest spuścić komuś L, powiedział w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim mężczyzna znający W. Dwudziestosiedmiolatek miał doskonale znać się na broni. Sam chwalił się ponoć na forach internetowych popełnionymi przez siebie przestępstwami. Rozmówcy mediów przyznają, że w przeszłości dziwili się nawet faktem, iż policja nie mogła znaleźć sprawcy popełnionych przez W. przewinień. On sam chętnie bowiem o nich opowiadał, gdyż lubił żyć w blasku w leszy. Moim zdaniem on sobie wymyślił to PO. Gdyby na scenie stał ktoś znany z innej formacji politycznej, to równie dobrze i on mógłby zostać zaatakowany, a sprawca mógłby wykrzykiwać coś pod adresem NP.
Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło wyłącznie o zwrócenie uwagi, stwierdziła w rozmowie z Onetem pisarska Umańska.